Kochani, na pewno znacie taką starodawną bajkę o pasterzach, którzy przyjęli do swojego grona pasterzy nowego, młodego pasterza, ale on nie był do końca przekonany, czy może im ufać. Ustalili między sobą ci pasterze, że jak ktoś krzyknie wilki, wilki, to inni przybiegną mu na pomoc. No a że ten pasterz ze swoją grupką owiec był w odległości niewidoczny dla wzroku, to chciał sprawdzić, czy oni rzeczywiście przybiegną, jak się te wilki pojawią. I krzyknął: wilki, wilki. Koledzy przybiegli na pomoc, pytają się, gdzie są wilki. On mówi: chciałem tylko sprawdzić, czy wy rzeczywiście przybiegniecie mi na pomoc. Aha, sprawdziłeś? Sprawdziłem. No to więcej tego nie rób. Okej, no i sprawdził. No i po jakimś czasie pasie te owce, pasie te owce, pasie te owce i sobie myśli, raz przybiegli, ale czy jeżeli rzeczywiście będzie zagrożenie, to teraz przybiegną? Czy znowu sobie nie pomyślą, że to tylko ja ich sprawdzam? Trzeba to sprawdzić. I zaczął krzyczeć: wilki, wilki, wilki. No i oni przybiegli. I znowu wilków nie było, to był tylko fałszywy alarm. Próbny alarm. No. I znacie tę historię, gdyż oczywiście kończy się tym, że za trzecim razem to oni mu nie uwierzyli. Czyli jak zostałeś oszukany dwa razy, to prawdopodobieństwo, że zostaniesz oszukany po raz trzeci, jest jak 8 do 1. Czyli jeżeli ktoś cię oszukał jeden raz, potem dałeś oszukać po raz drugi raz, to za trzecim razem, że zostaniesz oszukany, możesz być przekonany. I to jest taka znana bajka. Natomiast mnie zastanawia, że może być sytuacja odwrotna. Czyli można dać komuś dobrą radę. Na przykład poradzić komuś: wiesz, dzisiaj postaw numery totolotka, podyktować mu 6 cyfr totolotka, a on nie postawi, bo nie uwierzy. I wypadło te 6 cyfr totolotka. To znaczy, że my czasami nie wierzymy z zasady, nie wierzymy z zasady. Ale może tak być, że jeżeli ktoś mi dał dobrą radę raz i ta dobra rada się sprawdziła, ktoś na przykład powiedział: jedź zatankować samochód, gdyż jutro paliwo drożeje. I ja go nie posłuchałem, to potem jestem rozczarowany, że nie posłuchałem dobrej rady. Jeżeli go posłuchałem, to znaczy, że warto posłuchać jego rady. Teraz uwaga. Jeżeli ta osoba po raz drugi daje mi dobrą radę i ta dobra rada znowu się sprawdza, ta informacja znowu jest prawdziwa, to jak dostanę trzeci raz dobrą radę, to jest duża szansa, że ta informacja znowu jest prawdziwa. Jasne? No. I kochani, czemu wam to opowiadam? Gdyż mój znajomy powiedział: nie posłuchałem dobrej rady mojego kolegi. A mówię: a czy to była jego pierwsza dobra rada? On mówi: nie, to była już trzecia z kolei, tamte dwie się sprawdziły. A zapytałem się: a co on ci poradził? No tym razem poradził mi: nie rzęsić się.